Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drogie siostry i drodzy bracia, trzecia nasza katecheza na manowcach wiary. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo gorąco witam tych wszystkich, którzy śledzą te słowa, nieraz słabe, nieraz niedoskonałe, którzy jednak chcą w tym znaleźć jakikolwiek sens, albo razem ze mną znaleźć sens, bo to, co ja mówię, to nie znaczy, że od razu tak jest, że jestem taki mądry i będę kogoś pouczał. Zapraszam zawsze do wyruszenia na drodze, na manowce, aby tam szukać rozwiązania. I dzisiaj w katechezie na manowcach dosyć niesprzyjająca pogoda, tak jak obecnie na dworze leje, wieje, droga rozmoczona, dużo błota. Nie fajnie się pójdzie, ale jak w każdy czwartek wyruszamy i dzisiaj. W trudnym kierunku. Dla jednych oczywistym, dla drugich sensacyjnym, dla wielu tragicznym, dla części radosnym. Idziemy w kierunku celibatu, a raczej w kierunku ofiar, w cudzysłowie, odrzucenia nakazu celibatu, jakim są kobiety, matki, dzieci, księży, celibatariuszy, partnerki. I oczywiście w tym kontekście byłoby zasadne mówić także o partnerach, bo księża żyjący w związkach homoseksualnych też łamią celibat. I też jest ich jakaś część, ale o tym tylko zdawkowo. I nie wspomnę tutaj czynów i procederów pedofilskich, bo sama myśl o nich i o współbraciach dopuszczających się tych czynów i o współbraciach chroniących te czyny przysparza mnie omdłości i wymioty, jak znaczną część was, drogie bracia i siostry, jak znaczną część was, moi współbracia, kapłani Kościoła. Celibat zawsze elektryzował. Nakaz celibatu duchownych to czysto ludzki, kościelny przepis. Mówiliśmy w ostatniej katechezie. Pod natchnieniem Ducha Świętego. Wiele razy się tak mówiło. To czysty, ludzki przepis. Nakaz celibatu, którego główną motywacją pierwotną było, aby majątki kościelne nie odchodziły do wdów po kapłanach. Mówię nakaz specjalnie, bo sam celibat jest Bożym charyzmatem. Cennym i dobrym, żeby było jasne. Sam celibat jest Bożym charyzmatem, cennym i dobrym, jeśli jest przyjęty i wybrany między małżeństwem a życiem w celibacie. Nakaz celibatu, obowiązek celibatu był, jest i zawsze będzie obolały w skutkach dla Kościoła. I żeby było jasne, nie mówię o celibacie jako takim, tylko o obowiązku celibatu, bo jeszcze raz podkreślę, sam celibat jest Bożym charyzmatem, cudownym i wspaniałym. Więc co mówi Pismo Święte? Pozwólcie, że przytoczę wam pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza z rozdziału trzeciego. Nauka to zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, podąża dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny. Mąż jednej żony. Trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz. Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Jeśli bowiem nie umie ktoś stanąć na czele własnego domu, jakże będzie troszczył się o Kościół Boży? Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. To z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. A teraz Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz Jezus im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane.
bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki się takimi urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, ale są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Kochani, w głównym schemacie myślowym tyle mówi Pismo Święte. Biskup, kapłan mający rodzinę, dzieci, jest bardziej godnym do bycia liderem, gdyż czyni to swoim życiem rodzinnym. Wie, co znaczy mieć żonę, wie, co znaczy mieć dzieci, wie, co znaczy wychowywać. Rozumie cały ten proces trudu, którego rzymskokatolicki kapłan, biskup nie rozumie. Ja go też nie rozumiałem. A Jezus mówi, że celibat pojmują tylko ci, którym jest to dane, którzy sami zostali bezżenni. Jak widzicie, w tych obydwu fragmentach nie ma mowy o obowiązku celibatu. Jest o tym, że biskup, kapłan, diakon ma być mężem jednej żony, ma wychowywać dobrze swoje dzieci i taki dawać przykład Kościołowi, a Jezus mówi, że ci, co chcą, mogą ten celibat ślubować. Wielu katolików o uproszczonym pojmowaniu celibatu powie: ksiądz przyrzekał. Teolodzy powiedzą, że celibat jest częścią kapłaństwa. Jest w nie wpisane niejako. Otóż tak, przyrzekaliśmy. Ja także w wieku 24 lat przyrzekałem zachowanie celibatu, bo chciałem być księdzem. To moje powołanie, które jest cudowne i za które nieustannie Panu Bogu dziękuję. Mówiono mi wtedy, że inaczej się nie da. Tak jak wielu współbraci, przyrzekałem. Nie miałem wyboru. Celibat nie był moim wyborem. Jako tako. Był dobrem dodanym do kapłaństwa, do którego dążyłem i które zrealizowałem w 2003 roku, otrzymując święcenia z rąk księdza arcybiskupa Damiana Zimonia. Wyborem celibat by się stał wtedy, gdybym miał alternatywy. Małżeństwo albo celibat. Ale to nie był wybór. To był obowiązek. Po drugie, ktoś powie, że celibat jest wpisany w kapłaństwo. Tak myślą ludzie nieraz bardzo pobożnościowo. Mówią, no ale proszę księdza, no przecież celibat, ktoś, kto jest księdzem, nie może się ożenić. Kościół grekokatolicki, będący w pełnej jedności z Rzymem, nie ma celibatu. A kapłani są tymi samymi i takimi samymi kapłanami jak kapłani rzymscy. Mają te same święcenia jak my. Ich celibat jest wyborem, jeśli taki ślubują. Nie dobrem dodanym do kapłaństwa jako nakaz, obowiązek. Jak widzicie, problem i cała siła celibatu tkwi w tym słowie obowiązek celibatu, nakaz celibatu. Bo jeszcze raz podkreślę, że sam celibat jest Bożym charyzmatem. Długa droga, zanim, jak wspomniałem, nasza katecheza stanie się głosem kobiety przy księdzu celibatariuszu. Ale jest to konieczne do niejakiego wejścia w temat. Bo znaczna większość kapłanów, którzy borykają się z problemami celibatu, w taki właśnie sposób to pojmuje. Kazali mi przyrzekać, bo chciałem być księdzem. Kochani, kapłaństwo nie odbiera męskości i tego wszystkiego, co jest z tym związane. Seksualności, potrzeby bliskości, relacji, związku, opieki, bycia ojcem, dziadkiem, mężem. Kapłaństwo w wymuszonym celibacie nieraz wykrzywia te piękne cechy zdrowego mężczyzny z zasadami, sprowadza na drogę podwójnego życia, bycia wujkiem dla własnych dzieci, problemów z czystością, a nawet prowadzi do zachowań pedofilskich. Chociaż jest to bardzo mały procent. A w tle problemu księdza, nad którym się zatrzymujemy, jest ona, kobieta, matka jego dzieci,
partnerka życia i wspólnych, wolnych chwil. Do momentu, kiedy trzeba wracać do służby, do momentu, kiedy trzeba wracać na probostwo, kiedy trzeba wracać do domu zakonnego. Wtedy staje się już tylko znajomą, gospodynią, panią z kancelarii, panią obliczającą ZUS, opiekunką na wyjeździe kolonijnym dla dzieci. Przestaje być tą jedyną i zaczyna się dramat. System kościelny oczywiście nie szczędzi jej komentarzy w osobach współksięży, którzy z tym samym problemem się borykają. I wiernych, i obarczają winą za dramat biednego księdza. Bzdura, bzdura, bzdura. I barbarzyństwo ze znamionami linczu społecznego. To ona jest ofiarą systemu. To dzieci zrodzone z tego związku są ofiarami systemu. Nie ksiądz. Nie ksiądz. Do momentu, kiedy nie ma ów ksiądz męskiej odwagi podjęcia się obowiązków ojca i męża, pozostaje jak szczur skryty pod płaszczem sutanny, zapewnioną pracą, dochodami, mieszkaniem bez wysiłku i dolatywaniem do swojej partnerki i dzieci, które mówią mu: dzień dobry wujku. To karłowatość męskiej odpowiedzialności, której taki ksiądz nie ma za grosz. A przykładów takiej postawy mógłbym tutaj mnożyć i przytaczać wiele. I wielu księży może o tym powiedzieć, każdy ksiądz może o tym powiedzieć, ale gdybym zaczął wymieniać nawet bezosobowo przykłady wielu moich kolegów, którzy być może teraz mnie słuchają, mogliby się na mnie obrazić na śmierć. Barbarzyństwem systemu jest także to, że pozwala się owemu kapłanowi nadal pracować i płacić alimenty. Biskup i kurie dobrze o tym wiedzą, że ma dzieci nawet nie z jedną, ale z dwoma kobietami. Ksiądz, który niegdyś pracował w mieście, gdzie ja pracowałem 10 lat, był chory pod względem seksualności, erotyczności. Miał wiele dzieci, wiele kobiet i nadal jest księdzem. Przeniesiono go jedynie do Austrii, sam sobie znalazł biskupa i nadal pracuje i nadal jest świętym księdzem, celibatariuszem, mając tutaj w Polsce wiele dzieci. System, który głosi świętość rodziny, świętość związku mężczyzny i kobiety, całkowicie zapomina o kobiecie księdza celibatariusza i jego dzieciach. Bo nadrzędnym pseudodobrem staje się sztucznie nadmuchany obowiązek celibatu. Kochani, żeby każdy z was mnie dobrze zrozumiał, to nie jest atak na Kościół, broń Boże. To jest głos. Głos jak wielu innych, bo ja teraz ten głos mogę wyrazić. Wyraziłem go także w 2014 roku jako ksiądz rzymskokatolicki, za co zostałem ukarany. Ten sam głos, który mówię teraz, wyraziłem na łamach prasy o celibacie, bo przecież tak o celibacie mówić nie można, ale taka jest prawda. Taka jest baza celibatu. Kochani, my księża katolickiego Kościoła Narodowego świadomi jesteśmy naszych słabości i grzeszności. To nie jest tak, że ja teraz staję jako ten bohater i herold. My księża katolickiego Kościoła Narodowego dziękujemy Bogu za nasze wspaniałe żony, Boże skarby, które są nam dane. Dziękujemy za nasze dzieci, dziękujemy za nasze wnuki. Dziękuję Panu Bogu za moje wnuki. Ale my, księża katolickiego Kościoła Narodowego, podjęliśmy decyzję, że trzeba być uczciwym. Uczciwie żyć w małżeństwie, przy jednej żonie, rodzinie. Podjęliśmy decyzję, a z nią pewną konsekwencję podjęcia pracy zawodowej poza Kościołem. Odłączenia się od pępowiny nieraz łatwych pieniędzy w służbie Kościoła rzymskokatolickiego, który kochamy i do którego jedności dążymy, ale nadal chcemy żyć w formie życia taką, jaką prowadzimy teraz. Jesteśmy w swoich zawodach, jesteśmy w środowiskach, gdzie ludzie mówią: ale to Pan jest księdzem, jak to? Pan ma obrączkę, Pan jest księdzem jeszcze katolickim. To jest niemożliwe. Pan ma żonę, Pan ma dzieci.
Wiele razy spotykamy się z surową oceną ze strony naszych współbraci rzymskokatolickich, którzy wytykają nam, wy zawarliście małżeństwo, wy jesteście poza, wy jesteście przez to ukarani. Ze strony tych samych, którzy też mają, tylko że nie żony, ale partnerki, kochanki, mają dzieci. Ale oficjalnie są tymi lepszymi. Według ich systemu kościelnego są prawdziwymi księżmi. Postawa braku szacunku wobec żony księdza wyraża się w słowach, kiedy jednemu z naszych księży proboszcz rzymskokatolicki powiedział, że możesz przecież wrócić do kościoła rzymskokatolickiego. Zawsze można oficjalnie przejść do stanu wolnego, a że nieoficjalnie kogoś będziesz miał, to już nie jest takie ważne. Całkowity brak zrozumienia, czym jest małżeństwo, związek, miłość, relacja, druga połowa. Bycia przy ukochanej osobie, dzielenia z nią dni, nocy, dobrych i złych chwil. Ale trudno się dziwić, skoro taki ksiądz 40 lat kapłaństwa przeżył, mając dwójkę dzieci, już teraz nawet wnuków, a nigdy nie był ojcem i mężem. Zawsze był właśnie tym żyjącym bez małżeństwa, żyjącym w stanie wolnym, kawalerem, można tak powiedzieć. I był zawsze tym prawym kapłanem, chociaż o jego dzieciach wszyscy wiedzą i na wsi to akceptują. To jest właśnie podła twarz obowiązku celibatu. I specjalnie o tym mówię, i specjalnie na początku zaznaczyłem, że będzie dzisiaj dużo o rzeczach negatywnych, o tym błocie. Bo te błoto wielu moich współbraci, księży, doprowadza do ruiny. Już nie mówię o wypadkach, które słyszymy, wystarczy włączyć media, o wypadkach molestowania, o wypadkach pedofilii. Niektóre udowodnione, niektóre nie, niektóre tylko pomówienia, ale one będą się rodzić. Będą się rodzić, ponieważ seksualność pozostaje. Drodzy moi, to twarz obowiązkowego celibatu, który produkuje pseudozwiązki. Według badań profesora Baraniaka, profesor Baraniak zajmuje się tematyką celibatu księży. 60% księży żyje z kobietami w Polsce. Ile to jest? W Polsce w kościele katolickim pracuje mniej więcej 31 tysięcy księży. To oznacza, że około 18 tysięcy ma partnerki. To oznacza, że 18 tysięcy kobiet są ofiarami systemu obowiązkowego celibatu. Nie da się zliczyć z tych związków, ile jest pokrzywdzonych dzieci, którzy do swojego ojca mówią wujku, który przyjedzie raz na jakiś czas i rzuci kopertą z pieniędzmi. Drogie siostry i drodzy bracia, te kobiety zasługują na wielki szacunek, gdyż ośmieliły się kochać i kochają jak Nikodem w ukryciu. Pozostaje nam życzyć im, aby mogły stać się żoną. Najpierw żoną swojego męża, ojca ich dzieci, potem żoną księdza. Idzie się do tego przyzwyczaić. Obrączka i sutanna męża to trudne zadanie. Niełatwe. Jeszcze bardziej w naszych polskich warunkach, ale najbardziej uczciwe. Uczciwe i pełne Bożej łaski. Mam nadzieję, że w tym momencie nasze żony, może w tym temacie nasze żony, może opracują dokument w formie rozważania, w formie dobrej rady dla wszystkich partnerek księży, którzy zachowują pozorny celibat dla świętego spokoju życia w systemie kościelnym. Ja mówię wam, drodzy bracia kapłani, może i wam, którzy teraz buczycie i wytykacie nam, księżom katolickiego Kościoła Narodowego, że odeszliśmy, że jesteśmy w rzymskim kościele zawieszeni przez to, że zawarliśmy małżeństwo. Mówię to wam i wielu z was mam teraz na myśli. Nie pozwólcie,
aby ktokolwiek, kimkolwiek on był, biskupem, współksiędzem, proboszczem czy pobożną parafianką, obrażał wybranki waszego serca, wasze partnerki, wasze dzieci, chłopy. Tak od serca mówię. Miejcie jaja. Skądście się ukrywać jak szczury? Kapłaństwo można realizować poza pozornym celibatem. Jest ono wtedy piękne. Katolicki Kościół Narodowy jest otwarty dla wszystkich odważnych księży, którzy podejmują zawodową pracę i obowiązki rodzinne, dzielą ze służbą kapłańską. Daj Boże, może za jakiś czas znajdziemy się w Unii z Kościołem Rzymskokatolickim, jak grekokatolicy, i będziemy mieć już pełną jedność stołu eucharystycznego z Rzymem w naszej specyfice katolickiego Kościoła Narodowego. Drodzy bracia, nie warto się męczyć. Życie jest piękne, kapłaństwo jest piękne, rodzina jest piękna. Drodzy moi bracia i siostry, i w tym temacie wiele jest bolesnych spraw. Prosimy też o modlitwę. My także modlitwą otaczamy wszystkich naszych współbraci, którzy borykają się ze swoimi problemami. Otaczamy wszystkie kobiety, które borykają się z tymi problemami, i wszystkie dzieci. Kochani, zapewne w linku na YouTubie zostanie podany wam taki materiał, żonaci księża katoliccy, w formie takiej prezentacji z materiałem z ptaków ciernistych krzewów. Zajrzyjcie do niego. Jak wejdziecie na YouTube'a tej katechezy, to w opisie będzie link do tego materiału, który niech będzie uzupełnieniem tej katechezy. A ja Panu Bogu dziękuję za moją wspaniałą żonę, moje wnuki. Dziękuję Panu Bogu za kapłaństwo. Dziękuję Panu Bogu za pracę zawodową, za to, że mogę pracować jako ratownik medyczny. Dziękuję Panu Bogu za to, że mogę być proboszczem parafii w Rybniku, która już jest remontowana, która już ma pierwsze znamiona remontu i która za niedługo będzie służyć sakramentalnie dla tych wszystkich, którzy chcą. A was, drodzy bracia, zapraszam. Katolicki Kościół Narodowy.